Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 11 lutego. Dzisiaj w liturgii obchodzimy wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, według proroctwa z Izajasza 35:6 oczekiwany Mesjasz ma być rozpoznany przez to, że będzie leczył wszelkie choroby. I właśnie wszystkie proroctwa mesjańskie odnoszą się do Pana Jezusa, dlatego że On jest tym, który leczy wszelkie choroby. Oczywiście Pan Jezus bronił się przed tym, żeby nie zaliczono Go do jednego z tych magików, z tych uzdrowicieli, którzy skupiali na sobie. Jezus wiedział o tym, że uzdrawianie jest takim sposobem na ewangelizację, żeby pokazać, jak Bóg jest dobry, jak bardzo pragnie ludzkiego zdrowia, zarówno zdrowia duszy, jak i zdrowia ciała. I w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus uzdrawia głuchoniemego, człowieka, który nie potrafił mówić i nie potrafił słyszeć. Jak byście się czuli, kochani, gdybyście na przykład rozmawiali z jakąś grupą osób i w pewnym momencie ktoś z nich wyciągnąłby słuchawki, wsadziłby sobie do uszu, podłączył do jakiegoś urządzenia i widać było, że nie słucha was? Prawdopodobnie byście pomyśleli, że jest to człowiek, który jest pozbawiony kultury osobistej, który was ignoruje, nie szanuje waszego słowa, a poza tym ma w nosie to wszystko, co do niego mówicie. Niestety, kochani, my tak samo niekiedy zachowujemy się wobec Pana Boga. Pan Bóg do nas mówi, przedstawia nam swoją wolę, a my tak jakbyśmy nie słyszeli. Tak jakbyśmy tylko wybiórczo chcieli traktować Jego słowo, to co nam pasuje, to co nam się podoba. Ale kiedy słowo jest takie konkretne, które nas ustawia do pionu, wówczas chętnie byśmy tego słowa po prostu nie posłuchali. Pamiętam, kochani, takie zestawienie, że kiedy papież Franciszek kiedyś przemawiał, miał bardzo długą konferencję i mówił o wielu problemach współczesnego świata. Między innymi wspomniał o poszanowaniu życia ludzkiego. Mówił o wielu drażliwych sprawach, które dotyczą Kościoła i świata. I wspomniał kilkoma zdaniami, zdaje się, że to były 2 albo 3 zdania, na temat ekologii. Wyobraźcie sobie, że na pierwszych stronach gazet ukazał się taki wielki napis. Papież mówił na temat ekologii podczas swojej konferencji do zgromadzonych na placu Świętego Piotra. Podczas gdy były to 3 zdania, a wszystko inne zostało przemilczone. Prawdopodobnie ten, który redagował ten artykuł, podkreślił tylko to, co dla niego było ważne i nie słyszał tego wszystkiego, co mogło być dla niego i dla innych niewygodne. Często również, kochani, może zdarzyć się, że rozmawiając z drugą osobą, nie słuchamy siebie tak nawzajem. Każdy mówi o sobie, o swoich argumentach, ale nie słucha argumentów drugiej osoby. Nie chce być mądrzejszy, ale chce swoją mądrość wyeksponować, żeby zagłuszyć drugiego. Zdarza się, że kiedy ktoś poprosi mnie o rozmowę, siadamy sobie w naszej klasztornej rozmównicy i słucham, co ta osoba ma do powiedzenia. I kiedy staram się zrozumieć, o co chodzi, w pewnym momencie po godzinie na przykład rozmowy, tego naświetlania problemu, ta osoba mówi: ojcze, bardzo mi pomogłeś, dziękuję, ja już muszę niestety iść. I wtedy pytam się, za co mi dziękujesz? Przecież ja nic ci nie powiedziałem. Ojcze, ty słuchasz, a bardzo często zdarza się, że dzisiaj ludzie chcą mi dawać dobre rady, chcą mnie pouczać, ale rzadko się zdarza, że ktoś chce słuchać. Więc kochani, uczmy się takiego słuchania, wsłuchiwania się w drugiego człowieka, wsłuchiwania się w to, co Pan Bóg chce do nas powiedzieć. Również, kochani, jeśli chodzi o mowę, to często nasz język może być również chory. Sposób komunikacji z drugą osobą może zdarzyć się, że ranimy przez nasze słowa drugą osobę, nie potrafimy okazać szacunku. Dobór słów jest tak nieodpowiedni, że osoba po takiej rozmowie czuje się upokorzona i zdeptana. Kiedy patrzymy na naszą głowę, to wielokrotnie o tym mówię, widzimy, że jest tam aż 7 otworów. Podwójne uszy, podwójne oczy, podwójne dziurki od nosa, a tylko jeden język. Tak jakbyśmy mieli podwójnie słuchać, podwójnie patrzeć, podwójnie odczuwać, a o połowę mniej mówić. A czasem mówimy po prostu za dużo. Dzisiaj, kochani, obchodzimy Dzień Chorego. Również modlimy się za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes. Módlmy się o uzdrowienie naszego słuchu, naszej mowy, żebyśmy potrafili komunikować się z innymi. Również, kochani, jeśli chodzi o telefony komórkowe, one są ważne w dzisiejszym świecie i pomagają w komunikacji, ale mogą również przeszkadzać.
Ktoś powiedział, że telefon komórkowy ułatwia kontakt z ludźmi, którzy są daleko, ale utrudnia kontakt z ludźmi, którzy są blisko, dlatego że czasem nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Tylko nawet w towarzystwie siedzimy i każdy patrzy w swój smartfon. Życzę Wam, kochani, abyście spotkali Pana Jezusa, który otworzy Wasze uszy, abyście słyszeli Słowo Boże, słyszeli drugiego człowieka w potrzebie, byście potrafili również mówić, dodawać otuchy innym, a nie gasić. Na zakończenie, w Dzień Chorego przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra. Thank you.